W latach 92-94 byłem jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym fellowem w dywizji teoretycznej w CERN-ie. Było to ukoronowanie kilkuletniej współpracy, którą jeszcze zacząłem przed wstąpieniem Polski do CERN-u. Rozwijaliśmy programy Monte Carlo, które były używane dla fizyki eksperymentów LEP właściwie przez cały czas brania danych przez ten eksperyment, a niektóre z nich są używane i do dzisiaj. Co było bardzo ciekawe w tych pierwszych latach, kiedy Polska była członkiem CERN-u, to socjalna atmosfera, którą można było spotkać w kafeterii cernowskiej. Tam spotykali się fizycy z różnych działów, o różnych porach. Bardzo ciekawe rozmowy odbywały się o drugiej nad ranem, kiedy eksperymentatorzy z szycht przychodzili i jedli obiad, co można było zrobić 24 godziny na dobę. I tam też wiele projektów, w których uczestniczyłem, albo było zaczętych, albo było rozwijanych, zmieniały swoje kierunki.